Siema! Zakończyła się piąta runda na turnieju w Krakowie i będę nagrywać dla Was filmik. Grałem w tej rundzie z 13-letnim chłopakiem, także oczywiście wydawać by się mogło, że nie ma nic prostszego, tylko ograć 13-latka. Natomiast to jest wyjątkowy 13-latek, ponieważ jest mistrzem FIDE, ma ranking 2312. Medalista Mistrzostw Polski, Mistrzostw Europy chyba, Mistrzostw Świata, znaczy uczestnik Mistrzostw Świata w swojej kategorii wiekowej, także wiedziałem, że lekko nie będzie. Z tego co widziałem, zajął też ostatnio chyba 8 miejsce w 2021 roku w Mistrzostwach Polski Juniorów. Tyle, że do lat 18, a lat ma 13. Także no, myślę, że spokojnie, niedługo, za jakiś czas będzie to kolejny polski arcymistrz. Ja trzymam kciuki, wiem, że mocno trenuję, także mam nadzieję, że faktycznie jak najlepiej kariera szachisty mu pójdzie. Natomiast na swojej drodze musiał trafić na pewnego streamera, youtubera, pana Centymetra. Grałem z nim kolorem czarnym. Widziałem, że on zarówno E4, jak i D4 grywa, także przygotowałem troszeczkę rzeczy zarówno na jeden, jak i na drugi debiut. Poszło E4, nastąpiło E6, D4, D5. Tutaj, czyli obrona francuska. Zastanawiałem się, czy nie zagrać obrony sycylijskiej, może jakiegoś karokana. Wszystko to trochę znam, natomiast zdecydowałem się po prostu zagrać obronę francuską i zobaczymy, jak to pójdzie. Widziałem, że przeciwnik gra właśnie skoczek C3. Mogłem tutaj zagrać goniec B4 lub skoczek F6. To są dwa takie główne ruchy. Ja raczej częściej wybieram goniec B4, ale aktualnie też uczę się różnych innych możliwości, jeżeli chodzi o obronę francuską, żeby nie być aż tak przewidywalnym. No i tutaj zdecydowałem się przetestować jedną z nich. Zagrałem goniec E7, ruch, który na pierwszy rzut oka wygląda troszeczkę dziwnie. Natomiast idea jest taka, żeby troszeczkę oddać tempo przeciwnikowi, zobaczyć w jaki sposób on się ustawia i ewentualnie w jakiś sposób zareagować. Przeciwnik zagrał tutaj skoczek F3, ja zagrałem łubu-dubu. Inną opcją było skoczek F6 i przechodzenie do pozycji tego typu, gdzie skoczka wycofujemy, gramy przez C5 i tak dalej, i tak dalej. Ja zdecydowałem się po prostu zagrać trochę bardziej spokojnie i cel był taki, że ustawię trochę gorszą pozycję po debiucie, natomiast raczej taką pozycję, w której przeciwnik nie będzie mieć jakichś tam możliwości na szybkie zwycięstwo, a przynajmniej tak mi się wydawało. Skoczek E4, skoczek F6, goniec D3, skoczek D7, roszada, bicie, skoczek F6 i goniec D3. I mamy taką pozycję. Silnik preferuje białe. Największym moim problemem jest to, że mój goniec na C8 jest po prostu słaby. Jeżeli mógłbym w jednym ruchu ustawić go na C6, to jestem pewien, że ta pozycja byłaby dla mnie już spoko. Natomiast no, bardzo ciężko jest wykonać dwa takie ruchy w jednym ruchu, więc nie mogłem tego zrobić. I zdecydowałem się po prostu uderzyć w centrum. Tu miałem dwie opcje. Albo robię roszadę. Po roszadzie nie do końca podobało mi się to, że przeciwnik wejdzie skoczkiem na E5. Może nawet zagra jakiś goniec E3, żeby nie dopuścić do mojego C5. No i po prostu będzie mnie troszeczkę dusił. Dlatego zdecydowałem się od razu zaatakować w centrum. Przeciwnik to zbił. Ja to zbiłem. Hetman E2. Roszada. Wieża D1. Hetman C7. No i tutaj znowu cały czas podczas tej partii zdawałem sobie sprawę z tego, że jeżeli uda mi się uaktywnić tego gońca, to powinno być w porządku. Przeciwnik zagrał skoczek E5 i w ogóle nie przeszkodził mi w tym. I w zasadzie miałem tutaj kilka opcji do wyboru. To, nad czym myślałem na początku, to było zagranie B6. I faktycznie B6 jest po prostu dobrym ruchem. Jeżeli nastąpiłoby jakieś goniec G5, no to ja tutaj mogę zagrać skoczkiem na D5. Myślałem nawet, czy nie mogę zagrać goniec B7. Mam kilka takich opcji. Natomiast nie nastąpiło to w partii, ponieważ w partii zdałem sobie sprawę z tego, że mogę zagrać tutaj lepiej i coś zdobyć. I w 13 ruchu przeprowadziłem kombinację. Możecie się zastanowić, czy widzicie, co można tutaj zrobić. Nie mówię, że to było jakieś giga dobre, ale faktycznie rozwiązuje część moich problemów, ponieważ zbijem na F2. I idea jest taka, że jeśli przeciwnik zbije tu, no to oczywiście ja biję tutaj. Jest fajnie. Mam po prostu pionka więcej. Natomiast jeżeli przeciwnik zbije królem, no to ja oh no my queen, ale jak przeciwnik odbije, to ja mam skoczek G4, odbijam
pionka i mam po prostu pionka więcej, wymienione hetmany i spoko. Natomiast właśnie dość długo to liczyłem, co zresztą widzicie po czasie, ponieważ przeciwnik może odejść królem na h1. I silnik uważa, że to jest błąd, natomiast z ludzkiego punktu widzenia faktycznie ja nie do końca wiedziałem, jak na to zareagować. Wycofałem swoje gońce, ok. Nastąpiło wieża f1 i to jest taka typowa pozycja, w której silnik by prawdopodobnie czarnymi bez większych problemów to wygrał. Natomiast z ludzkiego punktu widzenia nie było kolorowo. Zdawałem sobie tutaj sprawę z tego, że po prostu przeciwnik będzie mnie atakował. Zauważcie, jedna figura atakuje, druga figura atakuje, trzecia figura atakuje, czwarta figura atakuje, piąta figura potencjalnie też może atakować, podczas gdy mojego króla broni tylko ten skoczek. Zdecydowałem się tutaj zagrać goniec d6, co według komputera było błędem. Natomiast ruch, który sugeruje komputer, jestem pewien, że no, żaden mistrz FIDE czy żaden CM raczej by na ten ruch nie wpadł, ponieważ najlepszym ruchem tej pozycji, który utrzymuje przewagę, jest skoczek d5. Czyli przeciwnik atakuje mnie raz, dwa, trzy, cztery, pięcioma figurami, a ja jedyna moja figura, która może cokolwiek pobronić, to ja ją sobie daję do centrum, że odchodzimy bardziej od króla. Dlaczego to jest takie dobre? Szczerze mówiąc, ciężko mi powiedzieć. Ja bym się po prostu bał, że dostanę jakieś coś takiego, nie? I grozi mi mat. Okazuje się, że mógłbym zagrać f5 i spoko. Natomiast najciekawsza rzecz jest tutaj, że bo nawet jeżeli wpadłbym na to, że mogę zagrać tutaj, no to co po c4? Okazuje się, że po c4 najlepszym ruchem jest skoczek e3. I wystarczyło tylko widzieć, że po tym ruchu ja mogę zbić tu i że tutaj nawet w ogóle przeciwnik ma jakieś dziwne rzeczy, typu, że jakieś bicie, że ta pozycja jest dla mnie dobra. Musiałbym to wszystko widzieć z daleka, natomiast uczciwie wam powiem, o ruchu skoczek d5 nawet nie myślałem, ponieważ z takiego szachowego punktu widzenia to jest po prostu głupie. Komputer jest w stanie to wszystko przeliczyć i wie, że to działa, natomiast z szachowego punktu widzenia to jest po prostu głupie. Więc zagrałem goniec d6, ruch, który mi się dość podobał, ponieważ odganiam jedną figurę od ataku. I teraz zagrałem goniec e7. Mogłem zagrać od razu goniec e7, tylko że ten skoczek na e5 by mnie irytował, więc wolałem zagrać na dwa tempa, żeby odgonić tego skoczka. I przeciwnik zagrał goniec f4, ja zagrałem tu. I w tym momencie zagrałem ruch, który wydawał mi się być bardzo, bardzo silny. Natomiast czy faktycznie był, ciężko powiedzieć, a mianowicie zagrałem b5. I teraz się okazuje, że jeżeli przeciwnik zbije, co myślałem, że jest dla niego najlepsze, to ja mogę zbić. I jak przeciwnik zbije, to ja biję tutaj, ja odchodzę sobie wieżą, przeciwnik bije. Do tego momentu doliczyłem i stwierdziłem, ok, będzie remis. Po b5. Tu się okazuje, że jeszcze po tym biciu ja mogłem kombinować, żeby zbić w ogóle gońcem tutaj, chociaż to jest takie bardzo ryzykowne, ponieważ ruch b5 osłabia mi tę przekątną. I ja cały czas musiałem się bać o to, że właściwie po każdym moim ruchu będzie groziło bicie i hetman e4. Miałem to wszystko policzone, niby wydawało mi się, że nic takiego nie grozi. Takie, wiecie, warianty, które liczyłem, no to bicie i potencjalnie nawet jak nie odbiję, tylko jak zbiję tutaj, to mam też takie możliwości, że mogę zagrać hetman h5 i jak przeciwnik zbije, bije i nie wiem, no zagram goniec e5, będę go atakować. Takie rzeczy mniej więcej też widziałem i wydawało mi się, że to jest pozycja typu okej, jakoś wygląda bardzo brzydko, jeżeli chodzi o to, jak przeciwnik mnie atakuje, ale no, na dobrą sprawę wydaje się, że żadnych konkretów na ten moment przynajmniej nie ma. I nagle przeciwnik zagrał b4. Nie brałem tego ruchu za bardzo pod uwagę. Liczyłem różne kombinacje. Przede wszystkim nie bardzo chciałem grać hetman b4. Oj, tu tym bardziej nie chciałem grać. Natomiast hetman b4 nie chciałem grać, dlatego że tutaj widziałem jakieś straszne rzeczy typu bicie i jak ja sobie, nie wiem, jak odbiję pionkiem, no to dostaję mata w kilka ruchów. Tu i chyba e4 i nie mogę zagrać f5, bo ten pionek jest związany. Więc musiałbym to odbić gońcem, ale wtedy jak ja zbiję tutaj, jakieś tutaj rzeczy, wszystko to bardzo mi się nie podobało. Ja chciałem mieć hetmana na piątej linii, ponieważ w innym przypadku, jakby ten hetman zejdzie z tej linii, no to jest po prostu lipa. Dlatego tutaj nie zdecydowałem się na bicie. Komputer mówi, że wystarczy bić i jest spoko. I że teraz jak przeciwnik zbije,
to ja przecież mogę po prostu to odbić chyba w ten sposób. Aha, i jak dostanę hetman e4, to wystarczy zagrać g6 i oddać tego gońca, ponieważ my możemy zbić tu i na końcu, jak przeciwnik zagra w ten sposób, a nawet nie w ten sposób, tylko w ten sposób, żeby grozić matem, to ja wystarczy, że odejdę wieżą. I jak dostanę tu, to hetman f8, nie? Oczywiście nadal jakiś goniec e4, moja wieża praktycznie nie ma ruchu. Ta pozycja to jest, wiecie, policzenie 6-7 ruchów do przodu od momentu partii. Nie byłem w stanie. Tu za dużo rzeczy po prostu wisiało. Ja zdecydowałem się zagrać spokojnie. Zagrałem hetman d5 i nie zauważyłem jednego ruchu ze strony przeciwnika. To, co ja policzyłem, to to, że przeciwnik... Po pierwsze, jak zagra wieża d1, to ja to biję. Jak przeciwnik zbije, to ja to odbijam królem. Przeciwnik to zbije i ja to odbijam. Poświęciłem hetmana, ale mam gońca, skoczka i wieżę, jeszcze chyba pionka, więc jest git. Więc to miałem policzone. Policzyłem też, że jeżeli przeciwnik zagra skoczek a3, żeby mi tutaj atakować, no to nic strasznego się nie dzieje. Mogę zagrać goniec b7, wywieram jakąś tam presję i jest git. Natomiast okazuje się, że przeoczyłem, że przeciwnik może zagrać skoczek a5. I to jest bardzo silny ruch. I tyle. I nie do końca mogę coś tutaj zrobić. Liczyłem dużo różnych rzeczy, począwszy od jakichś takich fikołków, że ja zbiję tutaj, przeciwnik mi zbije, ja to zbiję, on zagra tu, ja zagram tu. I że jakoś może się to utrzyma. Okazuje się, że to się nie trzyma, bo na końcu jest goniec e4 i nawet ja nie mogę zagrać hetman c4, żeby związać, bo przeciwnik zagra tu, tu i da mi mata. Także to było dość bolesne. I po ruchu skoczek a5 liczyłem też taką kontynuację, że może zagram tu. I idea jest taka, że jak przeciwnik zbije, to ja biję i jest fajnie. Problem niestety polega na tym, że przeciwnik wcale nie musiałby czegoś takiego robić. Mógłby sobie po prostu tym gońcem odejść i nic złego się nie dzieje. Także koniec końców musiałem podjąć męską decyzję i faktycznie jest to najlepszy ruch w tej pozycji, a mianowicie zagrałem goniec b7. I problem polega na tym, że jak przeciwnik zagrał wieża d1, to ja nie bardzo mam jakiś ruch. Bo jeżeli zagram cokolwiek, to grozi goniec h7. Jeżeli odejdę sobie królem, no to grozi właściwie wszystko, nie? To znaczy, no ciężko nawet mi powiedzieć, co przeciwnik by zagrał, ale takie najprostsze, co może zrobić, to jest po prostu łubu-dubu, 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 tracę jakość, przegrywam partię. Dlatego po tym ruchu musiałem podjąć męską decyzję, która okazała się być nie najlepsza, ale po prostu oddałem figurę. Hops. Hops, hops. Skoczek tu. Zauważcie, grożą potężne widełki. Przeciwnik zagrał król f3. No i obiektywnie rzecz biorąc, nie jest jakoś bardzo dobrze dla mnie. Natomiast też nie jest jakoś tak bardzo, bardzo źle. A przynajmniej tak mi się wydawało. Przeciwnik ma gońca, ale ja w zamian za to mam dwa pionki i jeszcze tego pionka odbijam. I gdyby w tym momencie, ja zbiłem, nie? I gdyby w tym momencie przeciwnik mógł odszedł skoczkiem tutaj, to ta pozycja jest, wydaje mi się, że bliżej remisu niż przegranej. Ponieważ mam trzy pionki, ja zawsze zagram tutaj A6, ustabilizuję sobie to, te dwa pionki nigdzie nie idą, moje pionki ruszą i ta dodatkowa para, dodatkowa figura przeciwnika raczej nie będzie miała jakiegoś większego znaczenia. Problem jednak polega na tym, że tutaj dostałem skoczek C6 i nie mam dobrego ruchu. Mi się wydawało, że zagram goniec C3, no i znowu, jeżeli teraz przeciwnik gdzieś odejdzie tym skoczkiem, wariant, który ja liczyłem, to w ogóle coś takiego, bijemy, bijemy, gram A6 i jest spoko, no to mówię, ta pozycja jest git. Natomiast tutaj przeciwnik pokazał, że liczy trochę lepiej niż dziadek, z którym grał i zagrał goniec B5. I to był ruch, który mi się wydawał w ogóle głupi, no bo przecież grożę mu widełkami, nie? Zagrałem te widełki, ale okazuje się, że tutaj bardzo silnym ruchem jest goniec D6. Ja nie mogę zbić żadnej z tych wież, bo jeżeli, nie wiem, zbiję tu na przykład, to przeciwnik to odbije, no i nie mam gdzie tym skoczkiem odejść. Nawet jak zbiję tu, tu, to koniec końców kończy się to tym, że ja mam wieżę i trzy pionki, a przeciwnik ma trzy lekkie figury, to jest za dużo. Więc zabiłem tutaj, przeciwnik zbił tu, tak, zbiłem tutaj, przeciwnik zbił tak. Tu jeszcze była taka fajna rzecz, na którą chciałem wam zwrócić uwagę, a mianowicie wydaje się, że mogę zbić tego pionka. Natomiast okazuje się, że przegrałbym partię wtedy, ponieważ przeciwnik gra tu
I jeśli ja odejdę tym gońcem, powiedzmy tutaj, no to małe zadanie dla widza, ale jest tutaj mat w czterech ruchach. Obaj to widzieliśmy, pogadaliśmy sobie trochę o tym potem, ale faktycznie tutaj, 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 tutaj i tutaj znany mat, odbieramy dwa pola i wygrywamy partię. Dlatego też zagrałem goniec C5. Tu jeszcze miałem taką nikłą nadzieję, że może jakoś tutaj się będzie coś działo. Natomiast problem tej pozycji jest taki, że ja nie mam żadnego sensownego ruchu. I to było trochę bolesne. To znaczy, wiecie, moja wieża nie może się ruszyć ani tu, ani tu, ani tu, ani tu. Nawet jak się nią ruszę, wiecie, gdzieś tutaj, no to problem jest taki, że on wejdzie wieżą tu, będzie mnie atakował. Więc ja jestem sparaliżowanym graczem. Zagrałem A6. Stwierdziłem, że może gdzieś ten goniec odejdzie. Faktycznie odszedł. Zagrałem G5, bo mam tam pionki, więc fajnie byłoby ich użyć. Natomiast reszta partii, no to po prostu bardzo dobra precyzja ze strony oponenta. Zagrał wieża D7, ja podszedłem królem, on zagrał goniec B3. Okazuje się, że nie bardzo mam jak to bronić. Spróbowałem jeszcze wieża E8, goniec C4, H5. Zbił mi pionka. Teraz ma dwa pionki, które mogą sobie iść w każdej chwili. Także ja tutaj próbowałem dostać jakąś kontrgrę, ale w zasadzie do końca partii nic tutaj się nie działo. No i jeszcze partia zakończyła się takim ładnym uderzeniem ze strony oponenta, ponieważ nastąpiło skoczek F7. I w tym momencie musiałem uznać wyższość młodzieńca. No i cóż, tyle. Mam 2,5 punkta z 5. Mogło być lepiej, ale mogło być też gorzej. Bardziej żałuję poprzedniej partii niż tej, no bo tutaj po prostu okazałem się być gorszy i tyle. Przeciwnik zagrał lepszą partię. Poprzednia partia była... Mogłem ją wygrać, po prostu. Ale nie jest źle. Myślę, że przed turniejem 2,5 punkta z 5 brałbym. Może nie w ciemno, ale brałbym. Także nie ma co narzekać. W międzyczasie chciałem Wam życzyć wszystkiego najlepszego w nowym roku. Koksami jesteście, drodzy widzowie. No i cóż, trzymajcie się cieplutko, kibicujcie mi dalej. Mam nadzieję, że jeszcze parę punktów uda mi się zdobyć. I do usłyszenia następnym razem. Siema!